Jesteśmy na imprezie Traktor Power w Haszlachu, gdzie wkrótce na scenie pojawi się Czadoman. Jest z nami Paweł Dudek, czyli popularny Czadoman. Powiedz mi, skąd pomysł na taką krzysywkę? Zawsze dajesz czadu, czy czasami jednak nie masz siły? O takie zbite to pytanie. Dzień dobry, kochani, tak jak właśnie mi przedstawiła. To Czadoman, witam serdecznie. Skąd Czadoman? No bo czad potrzebny jest na scenie, kochani, czad, tak po prostu. I skąd taka ksywka? No, wymyśliłem ją sobie. No, moi drodzy, no potrzebny był superbohater polskiej sceny rozrywkowej. I oto jestem. Cześć! Czyli dobre wejście, jak zwykle dałeś czadu, ale widzę, że jak przyjechałeś, to wszystko tak na szybko. Zdążyłeś się rozejrzeć po okolicy? Ale tak, no ja mam przyjemność, wiecie, kochani, ja mam przyjemność zwiedzać nasz przecudowny kraj, najwspanialszy kraj na całym świecie, zapewniam to was, wzdłuż i wszerz. I ja wielokrotnie tutaj bywałem u was, przejeżdżałem przez te okolice, miałem też występy nieopodal. Ja znam dobrze wasze tereny, są cudowne, są przepiękne. I to samo mówiłem właśnie pani dyrektor, genialnie tutaj macie. Tym bardziej, że ja mieszkam na wsi i uwielbiam swoją wieś. Nie przeprowadzę się nigdy do miasta, chociaż byłoby mi łatwiej w życiu mieszkać w Warszawie, bo tam mam pod nosem studia i różnego rodzaju właśnie takie punkty, no, które są nieodzowne w mojej pracy. Natomiast wieś, zieleń, woda, jezioro, lasy. No, z Lubuskiego jestem, spod Świebodzina. Również was zapraszam. Także wiecie, cudownie tu macie. Czyli również ja pięknie rozwijam, tereny, rozwijam. Bo jesteś gwiazdą wieczoru na imprezie Traktor Power. Powiedz mi, czy może chcesz wykorzystać te traktory w jakimś teledysku? Właśnie, ciągniki nie są mi obce, traktory, bo tak jak mówiłem, mieszkam na wsi, więc na co dzień mam styczność z ciągnikami. Nawet mam taką 30, którą odrestaurowałem w tamtym roku. I coś mi się wydaje właśnie, że użyję tejże odrestaurowanej 30 w teledysku. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku przyjedziesz tutaj tą 30 i znowu nas odwiedzisz. Oj, daleko. Musiałby ten przysłowiowy ciapek, tak? No bo tak potocznie mówimy, no, musiałbym się wybrać jakieś 3-4 dni wcześniej, no bo to 4 godziny do was jechałem akurat z Poznania, tam z Lubuskiego. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Czy poznaniaków na naszej imprezie mamy, więc w razie czego dla chcącego nic trudnego. No, ale wiesz, no jak jest sezon koncertowy, jak jest weekend, no to ja niestety nie mam czasu na takie prywatne przyjemności, chociaż nie ukrywam, będąc tutaj, to i tak naprawdę mam przyjemność. Natomiast no gram dużo koncertów, praktycznie na czwartek, piątek, sobota, niedziela, od maja do końca września mam wszystko zajęte, dzięki Bogu, że fajnie jest tej pracy dużo na scenie i chociażbym chciał to... No, chyba że zaprosicie mnie za jakiś. Ja wam życzę oczywiście 100 lat, żeby ta impreza Power Traktor, tak? Żeby przepraszam, no ja zamieniam. No. Tak mi to wszystko się zgadza, żeby ten Traktor Power, moi drodzy, był przez 100, przez 200 lat. No i kto wie, no może jeszcze zaprosicie mnie za jakieś 5, 6, 7, 8 lat, z dziką rozkoszą do was przyjadę. I pojeżdżam na waszym ciągniku, którym jest waszych traktorów, na pewno. A wróćmy na chwilę jeszcze do tego, że na scenie dajesz czadu. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację? Nie ma takiej postaci, z której czerpałbym inspirację. Prawda jest taka, że czerpię ją z ludzi. Słuchajcie, mam taki patent. Wchodząc na scenę, widzę 5, 8, 10 tysięcy ludzi pod tą sceną i tak mentalnie dzielę się na tyle samo kawałków. I daje im samego siebie. I wiecie, jakie to jest genialne, że to wraca z podwójną siłą. Więc jeżeli pytasz o inspirację do mojego zachowania na scenie i skąd mam tyle energii, no to właśnie od publiczności. To jest takie sprzężenie zwrotne. Ja nie potrafię do końca tego opisać, mówię po prostu takimi prozaicznymi słowami, ale tak jest. Scena to jest pewnego rodzaju prezbiterium. To jest magiczne miejsce, na którym dzieją się cuda. Scena pod sceną. Ja kocham scenę, kocham publikę i robię to żywo, prawdziwie i to jest właśnie to. No. A słuchaj, wybacz, muszę ci jeszcze zadać nurtujące mnie pytanie. Raz Dawaj. Śpiewasz o rudych, raz śpiewasz o blondi. Jakie w końcu wolisz, bo może właśnie czarny, nie żeby coś? Słuchaj, a tak, małżonkę mam, brunetkę. Słuchajcie, no wiadomo, że to wszystko, co ujmuję w tekstach, nie dotyczy wszystko, a raczej mała część dotyczy mojego prywatnego życia, no bo moja muzyka, moje dźwięki mają bawić, mają kolorować świat, tak po prostu. No słuchajcie, życie jest często szare, niestety czarne, często czarno-białe. No i tej szarości jest.
miejmy swoje kredki na litość boską i kolorujmy je, ile się da. Po to właśnie wymyśliłem tęże postać, Chadomena. On ma być zabawny, on ma poruszać, pobudzać do uśmiechu. No, po to, proszę Państwa. No. Tak więc, Chadomenie, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy dużo energii od publiczności i jak zwykle, czadu na scenie. Dziękuję serdecznie Tobie, dziękuję Państwu, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Chadomen, cześć! Żaruda, ta...